Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dogsliwe. How? Ojej, 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 jak najmniej na ekranie, okej. How, nice. Co dzisiaj możemy robić? W sumie, skoro tu już jesteśmy... O, teraz nie laguje. To możemy iść tu w sumie. To nam rozprawa, czy to jest dobrze. A, że tu jest ten zjazd narciarski. Spoko. Takie moje detale, fajne. Fajne, naprawdę. Swoją drogą, tego ostatnio sobie sprawdzałem tą stronę ludzi, którzy robili tą grę. I oni do dzisiaj robią takie właśnie w tym stylu gry. Znaczy... Nie żadne sequele Dog's Life, ale no bardzo podobne gry o zwierzętach po prostu, co jest bardzo fajne. Siema, dzieciaku. Hey, my brand new electronic helicopter landed on top of that building, but I think it's broken. Humans, huh? Even with all their PCs and games consoles, they just can't beat old-fashioned dog pound. Okej, czyli jemu tam utknął Hugokopter, tam utknął. I musimy go odzyskać. To niestety nie możemy zrobić normalnie, musimy do pomocy zaprzęgnąć psa tutaj. Dlaczego ja mam wibrację? I dlaczego nie ma widescreenu? Opcje się nie zapisały, ale beka. Ale śmiecha. No dobra. Trzeba to pozbierać wszystko. I tak się trochę zdziwiłem, no kurde, no, nagle wibracje znikną. No. Co? A tu nawet widescreena nie było. Kurde, bada, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Aha, to jest jakaś coś. No i wracamy z Dog's Life. Znowu w kolejnym odcinku. Nadal jesteśmy w tej śnieżnej krainie. Swoją drogą bardzo lubię śnieżne poziomy, niekoniecznie lodowe poziomy. Tak to nazwę może. To będzie miało troszeczkę logiki. Po prostu nie jestem ich fanem. Pyk. To rzut. Aha, jeszcze jeden jest tu gdzieś. Pyk. Wow. Zacząłem iść tyłem. No okej. Okay. Coś mam do powiedzenia? Aha, tak, nadal mam skręconą kostkę. No tak, wczoraj było filmik o Q&A. Ci, którzy nie oglądają innych filmów niż, nie wiem, Dog's Life, to od razu informuję, że był niedawno filmik informujący, że będzie Q&A. I tam mi zadawać pytania, proszę. Wątpię, że jest tu jakaś osoba, która tylko i wyłącznie ogląda u mnie Dog's Life, ale dobra. No problemo, baby. No dobra, więc to jest chyba konkurs sikania, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż może to być kopania. Nie, to jest kopania. No i oczywiście mój spam w ręce znowu. Tym razem z moim naprawionym kontrolerem jest dużo lepiej. Na serio, to jest niebała ziemia teraz. Mogę spamować, to kółko się nie zacina w środku i to jest po prostu piękne. Ale wiesz, co było bardziej żenujące? Gdybyśmy mu mogli podkraść te kopce. To by po prostu było takie piękne. I to jest chyba husky, jeśli dobrze... Znam bardzo mało rodzajów psów, serio. Nie jestem jakimś specem, do mnie proszę z tym nie przychodzić. Ale to jest chyba husky. Tak się... Pewnie już mnie ktoś jedzie w komentarzach, że no Pixel, no nie wiem, że husky, no to co ty debil mówisz, to tak się nie robi, to nie jest husky. No to przepraszam bardzo w takim razie. Nie wiem, ja go teraz po prostu niszczę. Przewagę trzech miałem. Nawet, że... Dosłownie miałem przewagę trzech. Dobra, więc teraz jesteśmy nim. Więc od razu w sumie mogę pójść po ten Hugokopter.
W sumie źle poszedłem nawet, bo już byłem bardzo blisko tamtego, ale dobra. YOLO. No, jedziesz, dobra. GG mate. Nie musimy tym razem niczego, żadnych pigeonów przeganiać. Ten pies jako jedyny może wspinać się, znaczy wspinać się, chodzić po lodowatym terenie, jak to mogę nazwać chyba, więc jest dobry. I Hugo Copter wystartował. Wow, I feel the call of the wild. Let's find that helicopter first. Thanks for getting my helicopter back. Here's a bone. Not bad for a morning's work. Dobra. Swoją drogą, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale dawno się dowiedziałem, dlaczego właściwie te postacie ludzkie mają takie dziwne rozmycie, jakby cień, kiedy są na tle skyboxu. Jest to spowodowane tym, że na CRT-ku albo po prostu na kablach kompozytowych, bo ja gram na komponentach, przypominam, żeby dostać najlepszy obraz, chociaż jak będę miał nową nagrywarkę, to zupgraduję do tego PS2 HDMI, bo jak się okazuje, z niektórymi grami nawet sobie lepiej radzi niż komponent. Ma taki jakby, nie wiem, jakby anti-aliasing taki troszeczkę, tylko że to nie jest anti-aliasing. Ja nie wiem, jak to nazwać. Jak wiecie mniej więcej, jak działa technologia HDMI i czym się różni od komponent, to zdecydowanie powinniście wiedzieć, czemu to tak zależy. Mi się nie chce teraz tego wyjaśniać, bo troszeczkę mniej o tym wiem, więc. Więc ja wiem, dlaczego tak się dzieje. No i jest fajnie. Ale z tego powodu nie będę robił. Znaczy, będę robił V2, jak już będę mógł wymuszać 1080p na grach, a nie. Ale no właśnie do tego też jest potrzebne też to PS2 HDMI. Bo żeby nagrywać to w 60fps, to trzeba jeszcze, no właśnie HDMI do tej nowej nagrywarki. Którą w sumie chyba w lato mi się udało zbierać. Jakoś tak przyszły oferty, więc można po prostu dobrze zrobić. Jakoś. No ale tak, jakoś tu chodzę, zbieram te na jakie na zapachy. Jakieś napisy chciałem powiedzieć. Zbieram napisy. Dobra, co ty chcesz, człowie, nie ode mnie? Bo tu jest kolejny gościu z jakimś zadaniem. Lake Minnewawa calling relay station. Come in, please. Lake Minnewawa calling relay station. Come in, please. Oh, the telephone lines are down, and this darn radio isn't transmitting. Must be the antenna again. How can I send my message? If the cable car is running, I could go up and check the radio antenna. Tu właśnie nie wiem do końca co zrobić. Nigdy jakoś go nie rozumiałem dokładnie. Nie pomaga fakt, że mam przyciszony dźwięk, żeby mikrofon nie wyłapywał. Właśnie no. Są dwie opcje. Albo muszę mu coś przynieść, albo muszę poprzeganiać te wszystkie gołębie. Jedno i drugie nie jest jakieś trudne, bo wiem, gdzie jest to coś, co muszę mu przynieść. Jeżeli to jest to, tu jest karmnik. Chociaż w sumie. Daj mi kość. Goddammit. Dziękuję. Teraz kość. I fajnie, 66.
Co to jest w ogóle? Jakiś sklep. A to jest jakiś sklep. Uwielbiam po prostu papugi tutaj, albo jakiekolwiek ptaki. Nie no, chyba papugi się tylko pojawiają. Ale po prostu one są świetne z tym swoim dźwiękiem. No po prostu to jest takie fajne. Nie wiem czemu mi się to tak podoba bardzo. A patrzcie jaki tutaj skrytobójca był. Ha, myślał, że nie zauważył. Takiego kurde. Tu nic nie ma. Apparently. Teraz tylko pomysł, jak się stąd wydostać. Pewnie, zakładam, że pewnie tak jakoś. Ale powtarzam, ja tylko... O, dobra, jest. Jak bardzo oberwałeś? Bardzo oberwałeś. Ale tragedii nie ma. Coś tu jest. Nie, to czym jest taki podest? Zimno. Ale bardzo mi się podoba, że nawet z takich... No w sumie to... W sumie to niezbyt jakichś świetnych rzeczy. Świetnych. Jakichś ważnych rzeczy dali taką... Taką po prostu rzecz. Ej, bo... mam pomysł, Mam dziwny pomysł. Nie wiem, czy to się uda. Co jeśli to mam przynieść do niego? To trochę głupie, ale... Ale jeżeli coś jest głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie. Jest takie powiedzonko. To mi bardzo tak wygląda podejrzanie. Akurat jest coś takiego i tutaj takie zadanie jest. Sima. Nie to. No nie to. Nadal nie jest. Nie jest to, czego szukam. Może zaraz pójdę do tego psa. No dobra, najpierw zróbmy te zapachy nieszczęsne. Może jak je będę robił, to coś mi wpadnie do głowy. Mamy do zrobienia 3. Poszedłbym na ten żółty. Jeśli mam być szczery. Ten żółty jest... Nie wiadomo gdzie. Aha, no zapomniałem też powiedzieć, że niektóre zapachy mogą otruć troszeczkę... Znaczy zapachy. Co ja mam z tymi zapachami? Jedzenie może troszeczkę otruć Jake'a, przez co może nas nieźle uszanić. Co nie jest fajne. No tu jest ten. Tu się schowa. Patrzcie, kurde. O, i tu jest konkurs sika. Mamy 29 punktów do zdobycia. Okej. Dobra, więc konkurs sikania. Zawsze na propsie. Zawsze mówię, że sikanie jest zawsze na propsie. Kto myśli inaczej, to przykro mi. Bardzo. Okej, on już będzie miał troszeczkę tych punktów. A ja będę miał ich więcej. Patrzcie, już mam tu. Mam tu. W sumie skoro już to robię. Myk. Już znowu punkciory. Czemu nie zajmiesz się tym kwadratem? Zajmij się tym małym kwadratem, a nie tym wielkim. No i tada. Nie zdążył. Raje. Ujemne. To było złe. Ale dobra, znalazłbym sobie jeszcze ten różowy, bo strasznie szybko znalazłem dużo tych różowych.
Zostanie było też znaleźć ten ostatni, co nie? Ale mnie bardziej też ciekawi, gdzie ja mam... O, tam jest. Łódźcie, panie, jak daleko. Nie, zaraz. Wait, what? Może tam jest jakaś po prostu taka kość schowana se chyba, bo tu tym... Nie no, to są trzy. What? Nie rozumiem, że nic. Yummy! Ja mam w ogóle tego. No, no tak, to jest zadanie pełnoprawne. No to, no to trzeba szukać. Nie ma, że boli. Zresztą to może być jakiś różowy, bo tu nie chodziłem. O, patrzcie, zakopane jest. Zakopane. Tak. Jesteśmy w Zakopanem tak naprawdę. Cała ta gra tak naprawdę odbywa się w Polsce. A nasz pies nazywa się Janusz. Jestem okropny człowiek. Ale co tu jest? A, tu po prostu sobie leży. Dobra, więc mamy praktycznie wszystkie kości. O, 6-9, nice. A teraz zapachy i ta misja. No serio, nie wiem co w tej misji powinienem zrobić. No zakładam, że chodzi o tego psa. Muszę, pewnie może ten... O, akurat tu jest. Dobra, więc jeszcze wezmę ten ostatni zapach, bo to jest taki wyścig w znajdowaniu troszeczkę tych zapachów. Czy tu jest? Nie. Zawsze gdzieś jeden gubię. Always. Nie, to nie jest reklama firmy, od razu mówię. Nie sprzedałem się jeszcze. Takie zapewnienie. Jeszcze. Każdy się w końcu sprzedaje, bo przecież na tym świecie nikt nie może sobie coś polecić, bo się sprzeda. Co nie? O, tu jest. I myk. No i mamy dwie kości na raz. Juhu. Oj. O ty, czyżby się dwie połączyły w jedną? Tu widzę tylko jedną. Tak, są dwie. Więc teraz 70 będzie. I teraz 71. Nice! No i teraz... Skoro mam to wyprezentowane, teraz by wypadało coś wykombinować z tym... Siema. Trzeba by coś wykombinować z tym gościem. Bo to tak się... Tak się nie godzi. Drogą to szybko mi idzie, ale nie mam czasu dostatecznie, żeby kolejny poziom robić. Biorąc pod uwagę, że pewnie spędzę następne 20 minut tylko po to, żeby ogarnąć, co się tu dzieje. Jak zrobić to zadanie. Ale on tu nie ma żadnej anteny. To jest ciekawe. If the cable car is running, I could go up and check the radio antenna. Bo do radia potrzebna jest jakaś antena. Może nie jestem genialny z tym, ale... Fajnie by było, jakbym miał rację, co nie? Przecież też może być coś z tym sklepem, no bo chyba nie bez powodu mamy dostęp praktycznie do całego sklepu. Co nie? Może tam będzie jakaś antena, albo cholera wie co. No i zaraz wrócimy do kontrolowania Jake'a. A jest ta dziwna muzyka. Co z tego, że zaliczyłem już zadanie, do którego był mi potrzebny ten pieszek, leszek, ale dobra. No, otwórz się. Co mam zrobić? Tu jest... Poli, tu jest... Mamy to do naszych obróż. Okej, nie ogarniam, co trzeba zrobić. Tu jest ta Poli. I Poli chce ciasteczko. Ale coś poza tym? Może jej mamy to przynieść? Mają w sumie te same kolory.
No jak sobie przechodziłem tą grę, tak żeby sobie przypomnieć, to pamiętam, że udało mi się coś za nie zrobić, ale jak? No i masz przyjaciół, chodź. No i nic nie robisz. Co ja mam zrobić tutaj? Może poszukam, może coś znajdę? Nie mogę wchodzić do żadnego innego budynku, poza właśnie do tego supermarketu. Co tam jest? To jest też dziwne, biorąc pod uwagę, że wszystkie są tutaj wymodelowane tak bardzo ładnie. Chociaż na nie mógłbym wchodzić, to by było coś. Ale mam też mały pomysł, który może się nie udać. Albo który nie ma w ogóle sensu, bo nic tam nie widziałem. Ale nie zaszkodzi spróbować. W ogóle nie możemy wchodzić w nosową wizję tutaj. Jest tu coś, co mi pomoże. W ogóle chodzenie tak po szybie jeny. Jak się tego boję. No coś tam oberwałeś. A tu może coś. Tu nic nie ma, goddammit, to po co jest to w ogóle? Skoro tu nic nie ma. Wiecie co? No, w najgorszym wypadku mogę po prostu... to był dobry skok. W najgorszym wypadku mogę po prostu... jak z Mario zrobić, czyli że no nie robię tego odcinka tak w 100%. Nie robię tego odcinka tak w 100% w sensie, że nie robię 100% tego poziomu teraz. Będę je robił na przykład w następnym odcinku, jak już się dowiem jak to zrobić. Bo teraz to tylko marnuję czas. Nie mogę nic zrobić praktycznie. Ktoś się pewnie frustruje. Co jest z tym dawnowatym ptakiem? Na pewno coś musi tu być. Coś, czego nie rozumiem. Ktoś tu się zagrał za dużo w Sonika. I to nie jestem ja po raz pierwszy. O ironio. Może mam co zostawić ten karet? Znaczy nie wiem co to jest w ogóle. To jest chyba słonina. Proszę się zastanawiać dlaczego to się w ogóle nazywa słonina. Jak ktoś wie to może mi wyjaśnić w komentarzach. Że to ze słoniem to chyba nie ma co zbytnio nic wspólnego, co nie? A nie mogę tam na niego wejść. Nara. No nic nie mogę tu zrobić. Autentycznie nie wiem jak to zrobić. Jak z wieloma rzeczami w tej grze po prostu dało się to domyśleć, to tu... to tutaj po prostu... nie mogę. A, i Jake. Coś mu się zrobiło. No więc dobra, no to chyba się pożegnam w tym odcinku. No mówię, no w następnym odcinku już zrobimy to zadanie. Na 100%. Przez co przejdziemy ten poziom. No ale na razie no... dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć!
Pa pa. Chaos control.